Hej, cześć, siemanko, Dagoniasty z tej strony. Witam was w trzecim odcinku z nostalgicznej przygody na moim kanale. Widziałem, że seria bardzo fajnie wam się spodobała, bardzo się wam przyjęła. Znaczy, u mnie się przyjęła, wam się bardzo podoba. Dlatego witam was w trzecim odcinku. No może nie dlatego, po prostu mam chwilę, żeby go nagrać. Witam was serdecznie. Dziękuję za to, że przebiliśmy barierę na kanale 400 subskrypcji. Jesteście niesamowici, naprawdę. Nie spodziewałem się tego w tak krótkim czasie. Za to serdecznie dziękuję i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku postaram się coś z okazji tego zbudować na świecie. Może mi się uda, zobaczymy. Jednocześnie dziękuję za zwrócenie mi uwagi z poprzedniego odcinka w tym tutaj komentarzu. Villagerzy pojawili się od wersji 1.8, znaczy wioski od 1.8, a villagerów takich, jakich znamy teraz, wprowadzono w wersji beta 1.9. Więc muszę trochę zmienić plany na to, co będziemy robić przez następne 7 odcinków serii jednego streama. Jednocześnie tu pojawia się teraz lista 10 nowych subskrybentów. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jeżeli chcecie na nią trafić, może zachęcam do pozostawienia subskrypcji, ponieważ buduje mi to jako zasięgi, jak również motywuje mnie to do dalszej pracy, do tworzenia tych odcinków, do tworzenia tej serii. Widzę, że wam się to podoba. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę bądź łapki w dół, zależy jak materiał wam się spodoba. Jednocześnie zachęcam również, żebyście wpadli na drugi kanał, Dagoniasty Gra w Gry, tak wiem, oryginalna nazwa. Dlaczego tam? Dlatego, że tam trafiają gry, których nie będę wrzucał na główny kanał. Na głównym kanale skupię się jedynie na shortach, na materiale z nostalgii i na materiałach z chłopakami. Prawdopodobnie tak właśnie w takiej kolejności będzie, jeszcze do końca nie ustaliłem sobie wszystkiego. Bynajmniej na drugi kanał niedługo wleci cała seria z Call of Cthulhu i też jakieś nowe inne giereczki, jeszcze zobaczę jakie. Tak więc serdecznie was zapraszam tym zbyt przydługim wstępem, a tymczasem widzimy się w grze. Okej, tak więc pojęcie, jesteśmy już w grze. Kamera wróciła znowu do takiego widoku, jakim jest zawsze. I wspomniałem o komentarzu, w którym ktoś mi zwrócił uwagę. Tak, wspomniałem. Dziękuję ci, Artistic. Tak będę mówił dwójnik, bo zawsze mam problem, żeby go zapamiętać. Powiem wam szczerze. Tu nade mną teraz pojawia się Discord. Link macie w opisie. Alpacone Team. Muszę jeszcze zmienić jego nazwę, popracować nad nią dokładniej mówiąc. I co? I tak jak mówiłem, dziękuję wam za przebicie bariery 400 subskrypcji. W tym odcinku oprócz budowy i zbierania surowców pod dom będę również starał się zbudować coś, co odzwierciedli nam wgląd tego, jak chciałbym wam podziękować za to, co udało się zrobić. Myślałem o jakiejś budowli z diamentów, ale niestety będzie ciężko zdobyć diamenty. Przyznam szczerze, na tej wersji musiałbym bardzo długo siedzieć w cave'ie, więc prawdopodobnie zbudujemy sobie to z czegoś innego, być może na razie z drewna, zobaczymy jeszcze i obłożymy to pochodniami. Na razie muszę nabrać sobie kobla. Widziałem też, że bardzo fajnie przyjęliście film z parkura z orłem, którego druga część jest już w montażu. O Jezu, ale przycięło grę, co jest, kurde. Dziwne spadki FPS-ów są na tej wersji Minecrafta. Na Bedrocku ani na żadnych innych wersjach Javy tego nie miałem, tylko na tej becie. Nie wiem, o co tu chodzi. Może macie jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, to podeślijcie mi to w komentarzu. Będę wam naprawdę mega wdzięczny. Czasami te przecinki są bardzo, ale to bardzo irytujące. Swoją drogą, poleciałem też bardzo grubo ostatnio z Call of Cthulhu na drugim kanale. Nagrałem całą grę już, przeszedłem. Odcinki będą się pojawiać sukcesywnie 2 w tygodniu prawdopodobnie. Zobaczycie pełny harmonogram na Discordzie, do którego was serdecznie zapraszam. Zachęcam też do pozostawienia subskrypcji na drugim kanale, jak również na tym, co już wspomniałem przy długim dwuminutowym wstępie. Swoją drogą nagrywałem go drugi raz, bo no, że tak powiem, za pierwszym się trochę mocno zestresowałem. Ale mówię, dalej jestem w głębokim szoku tego, co zrobiliście, co potraficie zrobić jako społeczność. Jednocześnie, i to się pokazuje teraz tu gdzieś na ekranie, tu, albo nade mną, albo gdzieś na ekranie tam w tle, 93% oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. To sprawia mi lekką przykrość, bo staram się to robić, żeby wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. Oczywiście cieszę się, że dużo osób to ogląda.
ogląda moje shorty, ogląda moje materiały. Naprawdę jestem w szoku. Ale zachęcam do postawienia subskrypcji, ponieważ was to nic nie kosztuje, tak jak już powiedziałem. Mi to daje dużo, bo robi mi to zasięgi, tak jak i łapki i komentarze. Nieważne jakie łapki, czy w górę, czy w dół. Chociaż oczywiście wiadomo, w górę najlepiej, tak? Ale mówię, robi mi to zasięgi, komentarze, łapki, subskrypcje. No bardzo was zachęcam do tego. Dzięki subskrypcjom też widzę, że chcecie, aby ta seria powstawała, aby powstawały też serie z chłopakami. Widzę, że wam się wtedy to wszystko podoba, to co robimy, to co ja robię. To jak chłopaki mi też pomagają w tym wszystkim, jak dobrze się bawimy. Widzę, że tego chcecie, tak? I że wam to się podoba, a nam to sprawia frajdę, że wam się podoba. Mi to sprawia frajdę, że ta seria nostalgiczna wam się podoba i właśnie padł mi kill off. Ale udało nam się wykopać 8 żelaza, więc nie ma tragedii, pójdziemy je sobie przypalić. Widzę, że wam się to wszystko podoba. W końcu mamy łóżko w takim miejscu stabilnym, gdzie nie respią nam się potwory. Tam chyba chodzą jakieś, kurde, chodzą jakieś zwierzęta. Słyszę chyba świnki. Okej, okay. To są świnki, to okej. Okay. Bo jak możecie pamiętacie z poprzedniego odcinka, też twierdziłem, że chodź nam jakieś zwierzę. Ja wychodzę, patrzę, oj, creeper, hello, what's up. Dobra, potrzebuję z was trochę mięska na razie. Ale widzę, jesteście tak uparte, że tylko jedna dała mi mięsko. I idzie noc, idzie noc, idzie noc, idzie noc, wrażenie moc. Dobrze, ile dirta mam, wiecie co, może zbudujemy z dirta ten pomnik. O nie, no żartuję sobie spokojnie. Spróbuję go zbudować z kamienia, szpalonego kamienia. Spróbuję go zrobić może nawet tu na tej górce, żeby nam tak ładnie... Tak, ej, zrobimy go na tej górce, żeby nam tak ładnie krajobraz robił. Tak, to będzie to. Zgadzam się. Wydaje mi się, że tak będzie w porządku. Myślę, że wam też się to spodoba. Dobra, przypomnę sobie jeszcze jedzenia, aby nie tracić czasu. Zrobię sobie może ze 2 kilofy. Albo nie, 1 kilof. Potrzebujemy trochę jeszcze na klatę i na spodnie. Mamy na hełm. Mam żelaza na hełm. Hełm się przyda. I to bardzo. Dobra, chodźmy najpierw się zrzemnąć. Albo nie, w sumie jak nastaje noc, to możemy iść dalej kopać kobla. Bo tego kobla nam się przyda dosyć sporo też na przepalenie go, po prostu do tego, żebyśmy mogli sobie zrobić chatę. Tu obok tej chatki, w tym miejscu, gdzie teraz kopię, myślę zrobić dodatkową kopalnię albo jakiś ala magazyn. Gdyż magazyn myślałem zrobić tam w tych fundamentach, które wykupuję. W ogóle, widzu, kochany, widzowie, jestem z jeszcze jedną rzeczą mega w szoku. Tego się nie spodziewałem. Ale na pierwszym streamie z chłopakami z nostalgii przebiłem frekwencję blisko 8 osób, które zazwyczaj miałem na streamach. Siedziało was praktycznie 13 stale osób, 12-13 stale osób na streamie, z czym byłem w głębokim szoku, za co też serdecznie wam dziękuję, ale ja nie z tym do was przychodzę, bo nie z tym mnie pokonaliście. Pokonaliście mnie z zaangażowaniem do wyświetleń zapisu drugiego streama z nostalgii, którego ogrywałem z Michwojem, bo niestety orzeł był w pracy. Ja swoją drogą też się wam pochwalę, że od następnego tygodnia prawdopodobnie zaczynam już pracę. Z czego też się mega cieszę, bo ostatnio miałem duży przestój z pracą. To trochę mnie dołowało, ale też pozwoliło mi rozwinąć bardziej kanał. Oczywiście nie zmienić harmonogram filmów, ponieważ będę miał zawsze te godziny wolne, żeby sobie nagrywać i tak będę robił. Ale wracając do tego, co mówię, rozwaliliście mnie zapisem streama, ponieważ z zapisu zrobiliście, co jest u mnie mega szokiem, ale z blisko 2 czy 3 godzinnego streama wyświetliło go ponad 104 razy. Co z zapisów streamów u mnie na kanale zawsze było to około może max 20. Więc jak dla mnie, naprawdę wiem, że to są dziwne liczby, którymi nie powinienem się tak bardzo jarać, ale dla mnie, jako dla bardzo małego youtubera, w moim mniemaniu i streamera, to są liczby, których w życiu bym się nie spodziewał, że będę je w stanie wygenerować. Zwłaszcza, że też nie uważam się za osobę taką, która jest dosyć zabawna. Uważam się czasami za osobę, która jest mega drętwa i czasami ma mega drętwe podejście do życia, a czasami jednak ma te zabawne i staram się najczęściej po prostu być sobą, być zabawny. Czy mi się to udaje, to już pozostaje w waszej kwestii, patrząc po tym, co robicie i jakie robicie wyświetlenia i rzeczy na kanale, to raczej mi się to udaje. Za co jestem wam naprawdę mega, mega wdzięczny.
Kurde, tak narzekałem raz, że nie mamy żelaza. Chyba w pierwszym odcinku narzekałem, że nie mamy tego żelaza. Zobaczcie, ile tu nam żelaza teraz daje gra. Ewidentnie, ewidentnie to jest kurczę znak. To jest sygnał, że mam coś z tego żelaza stworzyć. I tak, stworzę sobie zbroję i stworzę sobie kilo, bo widzę, że... Dobra, coś się, że będę dużo potrzebował, bo chcę go przepalić, żeby zrobić sobie ładnie chatkę. Tam kamienną piwnicę, wiecie, tam trochę kamienia w domu, trochę kamiennych półpłytek. Tak, w tej wersji gry były półpłytki. I trochę myślałem, żeby pójść też do Netheru w najbliższych odcinkach, albo w tym odcinku, nie, w tym się nie wrobimy. W najbliższym odcinku na pewno byśmy skoczyli do Netheru, po trochę Netheraku. Ale problem z Netherem jest taki, i to wystąpiło nam na live'ie, na serwerze, że po zbudowaniu portalu nie przeniosi nas do Netheru, tylko trzeba sobie Nether włączyć w plikach. Patrzcie, i kolejne żelazo. A żeby włączyć Nether w plikach, to jakby Nether zastępuje nam Overworld. To trochę mnie smuci, ale myślę, że nie będzie takiej tragedii. Dobra, mamy tego kobla. Ile my go mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć staków. Myślę, że styknie. Dnia jeszcze na bank nie będzie. To jeszcze teraz będzie noc. O Jezu. Te przecinki, nie, no naprawdę dajcie mi znać w komentarzu, co to może być i od czego to może być, bo denerwuje mnie to troszeczkę, naprawdę. Dobra, mamy dzień, idziemy na powierzchnię. Tam tu łazi, błagam, żeby to nie były creepery, bo się zabije. Nie, nie ma creeperów. Dobra, mopki się palą. Jezu, ile tu się zwierząt nagle zrespiło. Szkoda tylko, że z kurczaków lecą piórka. I na czym teraz skończyłem mówić? A, tak, na tym, że przebiliście naprawdę mega tą barierę tego wszystkiego u mnie na kanale. Mamy 20 żelaza. I za to serdecznie wam naprawdę dziękuję. A tymczasem co, bierzemy się do wykoblowania sobie stropu. Do końca. I wracając jeszcze do tego, co mówiłem o serwerze. Tak jak mówię, przebiliście tą barierę 100 wyświetleń, za to też jestem serdecznie wdzięczny wam i tobie, drogi widzu. Jak również na nostalgii robicie masakryczne wyniki. Pierwszy odcinek przebił blisko bariery 340 wyświetleń, drugi odcinek ponad 200 i to w bardzo krótkim czasie. Gdzie jestem, ile przebije trzeci? Jak myślicie, zrobimy te 100 wyświetleń w ciągu paru godzin, czy nie? Mam nadzieję też, że trafimy coś ciekawego w tym odcinku, poza zrobieniem tego, co bym chciał. Czyli postawieniem fundamentów pod chatę. I też będę musiał się udać po drewno, bo jednak z czegoś ten dom trzeba zrobić. Przykro mi. Teren budowy nie ma wstępu. Ludziom nieupoważnionym, znaczy zwierzętom nieupoważnionym. Brakuje mi tego szybkiego przerzucania. Tą drogą zdradzę wam też tutaj teraz, że orzeł nasz kochany zrobił paczkę modów z Lucky Blockami i niedługo pewnie pojawi się jakieś odcinki z tego. Jeszcze jest w trakcie z tego co wiem tworzenia mapy, ale też myślałem nad jedną rzeczą, którą chciałbym, żebyście dali mi znać w komentarzu, jak wam się spodoba. Mianowicie myślałem nad zrobieniem serii z Lucky Blocków. W sensie takim, że jakby przechodzimy normalnie Minecrafta, tylko że mamy do dyspozycji też dostęp do Lucky Blocków. Dobra. Fundament zrobiony. Mamy do dyspozycji Lucky Bloki. I te Lucky Bloki w jakiś tam sposób nam ułatwiają albo wchodzą w rozgrywce. O, jest Creeper. Super. Idę po Creepera. To jak on śmiesznie skacze. Dobra, nie dał nam prochu. I tak jak mówię, zrobienie w sensie takiej jakby serii z tych Lucky Blocków. Muszę się nauczyć w końcu to wymawiać. Cały czas mam z tym problemy. O, dobra. Zbieramy teraz drewno, bo tego się nam przyda niemiłosiernie dużo. Też mam nadzieję, że się go uda zebrać dobrze. Tak samo myślałem już nad stworzeniem jakiegoś harmonogramu, jak będę wrzucał nostalgiczną przygodę na kanał. Ale powiem wam tak, nie mam pomysłu kompletnie do tych godzin. Gdzie byście chcieli jako widownia, wreszcie się kiedy byście na przykład chcieli te odcinki widzieć u mnie na kanale. A ja postaram się dostosować ten harmonogram, przepraszam, napiję się. A ja się wtedy postaram, w ogóle tam przez mikrofon możecie tu zobaczyć mojego psa, jak się drapie i siedzi obserwując sobie poduchę. Czasami ma takie odpały.
odchyły i mówię, zastanowiłbym się wtedy na tym harmonogramem, jak to zagrać ze sobą. Ja też bym ciekaw, czy chcielibyście, żeby był taki harmonogram. Czy wolicie, żeby te odcinki wlatywały po prostu sobie randomowo w tym momencie na kanał? Bo jestem ciekaw, naprawdę jestem tego ciekaw. Jednocześnie wrócę jeszcze na chwilę do tego, co mówiłem odnośnie parkura z orłem. Rewanż już mam nagrany, jestem w trakcie jego przygotowywania. I niedługo powinien się pojawić na kanale, prawdopodobnie za jakiś dzień, dwa od momentu, jak oglądacie nostalgiczną. Jednocześnie też powiem wam tak szczerze, miałem dzisiaj wizytę u stomatologa. W momencie, w którym nagrywam ten materiał, wy go pewnie zobaczycie w piątek, mamy środę, albo zobaczycie go w czwartek, coś takiego. Więc jestem po wizycie u stomatologa. Wiele nie było robione, bardzo się stresowałem, ale było zrobione tylko zdjęcie tomografu. Jakby do tej całej szczęki, no i określenie takiego wstępnego planu leczenia. No, piesł siedzi i teraz na mnie patrzy, bo nie na niego podejść go podrawać, a ja siedzę i nagrywam. Niewdzięczny, że mnie właściciel. Wink, wink. Nie no, kocham, kocham. Mam trzy psy, naprawdę kocham zwierzęta, kocham psy, głównie psy. Wiem, jakoś tak... O Jezu, o Jezu, o Jezu, pająk! Gdzieś jak nam bezczelnie przylagowało przy pająku. Gdy jest tu jeszcze... Ej, tu jest jeszcze głębiej trochę tego... Dobra, dobra, nie mamy pochodni, tak żeby sobie tu poszaleć, popatrzeć, ale tu mamy żelazo. Przyda się, bardzo się przyda. Ten ambient cave'a. Dobra, tu nie było tak urodziwo żelaza jak u nas w domku, o dziwo. Ile mam drewna? Mam dużo desek na pewno. Drewna mamy prawie stak. Więc jeszcze ze dwa drzewa, trzy. Brzuska sobie zostawimy. Brzuska to sobie tam gdzie indziej widziałem, że była. Jeszcze sobie ją zbierzemy. W ogóle podwójne drzewa. Jak ja lubię to przekopywanie takich właśnie tutaj. Ono nie jest takie dosyć proste i fajne, jak się wydaje. Ale padnie mi zaraz siekiera z tego, co widzę. Ja nie mam żadnej w zastępstwie. Nie mam. Szkoda. Ile sadzonków będzie można zrobić jakieś farmy drewna? Lepszą, większą. Bo jeszcze mamy sadzonki. Tam mamy trzcinę cukrową. Tu pójdziemy sobie później po nią. Ile mamy tego drewna? Stak i 16. Powinno w teorii starczyć do moich planów. Tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Żelaza mam 7, to też idę je przepalę. Gra ewidentnie chce od nas tego, abyśmy zrobili sobie zbrójkę, a ode mnie, żebym czegoś jeszcze wykorzystał te żelazo i mniej więcej wiem, do czego je wykorzystam. Widzę, że to sobie wygładzę od razu teren pod to, co chciałbym tu zbudować. Myślę, że to było bardziej tu, a nie tam. Tu mam jeszcze tą kamienną łopatę, wykorzystam ją sobie do końca. Dobra. Udało się. Ale widzieliście, jak szybko blok się pokrył tą trawą? Dobra, to mamy żelaza już od groma. Naprawdę możemy zrobić sobie klatę. Możemy zrobić klatę. Od dnia i hełmik, super. Aha, tylko że spodnie już miałem, brawo dla mnie. Brawo dla mnie, zmarnowałem żelazo, nie, jestem geniuszem, jestem naprawdę... No shit, fucking Sherlock, zmarnowałem sobie żelazo. Na to, żeby zrobić sobie spodnie, które już mam. Więc zrobimy sobie budki i zrobimy sobie może z jeden jeszcze kilof i łopatę. I z jedną jeszcze łopatę. U, nie łopaty, tylko siekierę. Tak, no. Dobra. Idziemy się zdrzemnąć, przespać i będziemy się brać za budowę domu. Spać możemy tylko w nocy, a że noc jeszcze nie nastaje. Dobra, przypomnę sobie na razie tego obla jednego.
Gdy cały ekwipunek mam zawalony, nie? Cały. Dobra. Dobra, starczyło nam na 300 takich desek. To dobry znak. Bardzo dobry znak, że starczyło. Tak, trzy pary desek, trzy. Dobra, prawie 400 takich desek mamy. O, więc ja tu nie widzę większej tragedii. Teraz możemy iść się położyć spać. Wyjdziemy i będę stawiał pierwsze jakby podłowaliny domu. Mam nadzieję, że jakoś wyjdą. W miarę taki rozsądny sposób. I na czym teraz skończyłem jeszcze mówić? Ja chciałem jeszcze wspomnieć. Kurczę, wypadło mi z głowy. Wypadło mi z głowy, powiem wam. Dlatego mam o tym nie wspomnę, bo nie wiem, o czym chciałem wspomnieć. To jest właśnie najlepsze. Dobra. Co, ja idę stawiać pierwsze te fundamenty. I słyszymy się, jak już się tutaj tak względnie jakoś tam postawia. Ci fundamenty, te, podłogę. O podłogę mi chodziło. W ogóle, ten fail, tutaj tego nie zrobię, jak będziemy mieli na drag. Ale fail ze streama, na bank, ten kto był, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Ale wam powiem. Zbudowałem szablon domu na zwodzie, zbudowaliśmy z chłopakami. Michwoj tam oczyszczał nam piwnicę z wody. A ja chciałem być sprytny, wykorzystać sobie taką jedną dziurę, żeby zrobić sobie takie ala jacuzzi. I dałem sobie netherrack, podpaliłem go, dałem szkło, podpaliłem netherrack. Zjarało się pół domu. Więc brawo dla mnie, idealny budowniczy. Więc też będę sprawdzał, testował w sumie. Prawdopodobnie może nie w tym, ale w następnym odcinku, jak udamy się do netheru i wrócimy do overworldu. Na jaką odległość... Nie no, zbraknie nam drewna. Macie desek. Na jaką odległość musi być ustawiony netherrack od drewna, żeby drewno się zapaliło. Chyba, że wiecie, to dajcie mi do tego czasu znać w komentarzu. Bo to, co zrobiłem, to po prostu odwaliłem manianę totalną. Czego nie chciałem zrobić, oczywiście. Prawdopodobnie jeszcze poza streamem to jakoś odbuduję, ewentualnie na streamie będziemy to odbudowywać. Jeszcze zobaczymy dokładnie. Zabrakło nam parunastu desek. Mam nadzieję, że jeden z tak wystarczy. Powinien, dobra. Niecałe 5 staków. Niecałe 5 staków desek. Potrzebuję do tego, żeby dokładnie zrobić ten domek. I teraz tak, tu będzie wejście. Tam będzie wejście, więc idziemy sobie zrobić od razu schodki. Ale te schodki też fajnie wyglądały na tej wersji, moim zdaniem. Potrzebuję jeszcze łopaty. Kobyl się przepala, więc niech się przepala. To zielone to w ogóle jest jakby chyba struktura ścian, które tu będą. Jak się nie mylę, tak to planowałem. Ale że tu będę chciał zrobić jakby tarasik. Odtąd zaczniemy robić ściany. O! Będą szły w taki sposób. Dobra. Tyle desek z niepełnego staka. Spróbuję postawić tak dużo ścian, ile tylko dam radę. No i znowu nie dała jedzenia, no. Dobra, moi mili, zbrakło mi deseczek, zbrakło mi drewna, a już pomału nastaje noc. Więc ja sobie idę wykarczuję kawałek tego lasu tam. Jezus Maryja, ta jak zaliczała. Idę sobie tu przekarczuję trochę tego drewna. I jak już tu sobie ogarnę to wszystko, słyszymy się właśnie w tym momencie. A, swoją drogą, moi mili widzu, mój miły widzu, widowie, zapomniałem znowu o tym intrze. Przyznam szczerze, myślę nad nim, jak je zaplanować. Uczę się main animatora też w dalszym stopniu, w dalszym ciągu. Jednocześnie trochę mnie pochłonął budowanie scenariusza do Army Trójki. Pozdrawiam chłopaków z Gwajsu. Swoją drogą, jeżeli interesuje was Arma Trójka, nie Dwójka, przepraszam, jak powiedziałem Dwójka, to przepraszam.
Jeżeli interesuje Was Arma, no to serdecznie Was zapraszam. Kurde, nie mam już w sobie kości. Ale dobrze, warto wiedzieć, że mamy tutaj wilka. Znaczy lis, nie, wilka, piesa naszego. Dlaczego? Dlatego, że jak będę miał więcej kości, sobie go oswoję. Udało mi się znaleźć psa dla Michoja na streamie. Więc o tyle dobrze. Ale wracając, byłem pochłonięty tworzeniem scenariusza do Army Trójki. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi grami jak Arma, coś w tym stylu, zapraszam serdecznie na mój drugi kanał. Nazwy macie teraz tu u góry. Dagoniasty gra w gry. Tak, wiem, oryginalna nazwa. I tam pojawią się właśnie streamy z Army, jakieś odcinki być może z Army, pojawią się też różne inne gry, jak również niedługo na dniach pojawią się odcinki z Call of Cthulhu. Mega się w tą grę wciągnąłem, skończyłem ją całą, by the way. Więc zapraszam serdecznie. W ogóle coś czuję, że ten odcinek będzie jednym z najdłuższych chyba z tej serii. Artystik, pozdrawiam cię, jednak nie udało mi się dotrzymać słowa na następny odcinek o dość dobrego timingu, ale postaram się go zrobić z następnym odcinkiem, więc spokojnie, pamiętam, dotrzymam słowa. Tymczasem co, mamy już trochę tego drewna, udało mi się go tu już nakopać, myślę, wystarczającą ilość. Wracamy do domku, będziemy kończyć ściany. Dobra, idziemy spać od razu. Tu tak, tutaj zrobię sobie przejście na kopalnię. W sensie z domku do kopalni, jakby takie zejście. A tam dalej będzie piwnica. Albo tu zrobię piwnicę, a tam zejście do tej. A tam może dalej trochę zrobimy magazyn na surowce. Gdyż magazyn będzie mi bardzo mocno niezbędny. Dobra, to co? Ja idę teraz coś dla Was budować i słyszymy się, jak to skończę. Dobra, jestem z powrotem, wybudowałem coś dla Was z okazji wbicia na... O, fokus. Z okazji przybicia bariery 400 subskrypcji na moim kanale. Ja naprawdę jeszcze raz ślicznie Wam dziękuję. No wiem, że uwierzę to w ten sposób. Nie mam lepszego pomysłu, zrobiłem to z drzewa brzozowego. Walczyłem z tą czwórką niemiłosiernie długo. W końcu poszedłem po najprostszej linii oporu. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie uczczenie na serii. Przybicia 400 subskrypcji na kanale. Myślałem, żeby dopisać jeszcze sub, ale na chwilę obecną zostawię to tak, jak jest. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. A tymczasem co, moi drodzy? Będziemy kończyć ten odcinek. Udało nam się zrobić w miarę taki, myślę, ok, domek, szablon. W następnym odcinku na pewno zbierzemy sobie piasku. Kasku na piasku, bo tego nam się przyda bardzo dużo, już nawet łopaty stworzyłem. I zaczniemy przepalać na... co? Na... O kuźwa. Ej, bo ja... Tak, zniszczyłem piecyki, w których przepalał się kamień. I to wszystko poszło się... Dobra, nieważne. Na szkło. I pomyślę też, czy zrobić drugie piętro, czy nie. A tymczasem dziękuję ślicznie za obejrzenie tego materiału. Znowu fokus. I trzymajcie się ciepło. Ajo!